Zapraszamy na kolejny odcinek w Gruzji. Miało być zwyczajnie zwiedzanie i te sprawy, a spotkała nas nieoczekiwana przygoda. To pod prąd chyba jedziesz. No to źle ci pokazuje. Tam trzeba było jechać, tam te samochody. Skąd mam wiedzieć? Tak mi pokazuje. No. Niedźwiedź nie jest wielkim fanem muzeów i zwiedzania, tak więc często jest tak, że on sobie idzie gdzieś posiedzieć, albo bierze psa na spacer, albo po prostu dymek w aucie, a ja idę i zwiedzam. Ale tym razem bardzo się cieszę, że przyszłam sama, bo tutaj podjazd do tego domu, który chcę zobaczyć, jest bardzo stromą drogą, taką kamienną i jakbyśmy wjechali, no to już nie ma odwrotu i kurczę. Bym panikowała, jak zwykle bym robiła w aucie panikę, że nie wjedziemy. Te kamienne uliczki tutaj w górnej części miasta są fantastyczne i doskonale oddają klimat tego, jak miasteczko wyglądało kiedyś. Cudnie, prawda? Ja tam lubię takie klimaty. Tutaj w Mestia też można znaleźć parę tych domów z wieżami, nie ma ich tak dużo. Ale no, parę jest dla turystów, jest parę takich uliczek, można się zziać jak słychać, ale no nie jest tutaj tak kameralnie, tak, jeżdżą samochody, jest dużo turystów, jest deptak, tak więc no nie ma tutaj tego klimatu, który na pewno każdy chciałby znaleźć. Jeden z tych domów z wieżami jest przerobiony na muzeum i można go w środku pozwiedzać. Muszę tylko znaleźć, który to, ale już mapa pokazuje mi, że jestem niedaleko. O, a już teraz wiem, który, bo widzę ludzi tam chodzą. To na pewno ten. Na wejściu do wieży jest pudełko, w którym zostawiamy opłatę. Dwa rzeczy. Przed chwilą wyszły stąd dwie osoby, taka para, a przedtem też widziałam, zanim tutaj doszłam i nie sądzę, żeby zapłacili, bo to są same klepaki. No szkoda, walary to naprawdę żadne pieniądze. O, uwaga, właśnie się walnęłam tutaj. Dzisiaj przynajmniej mam dobre buty, ale nadal w sukience.
tutaj to faktycznie widać, że to prawdziwa wieża obronna, bo to okienko jest tak zrobione jak w murach obronnych. Takie wąziutkie tam na końcu. No przede mną jeszcze jedno lub dwa piętra. Te wieże mają 3 lub 4 piętra i 20 do 25 metrów wysokości. Dojazd do domu Margianis, do tego muzeum, jest bardzo stromą, naprawdę stromą, tego tutaj nie widać, ale popatrzcie na ten płot, jaka jest różnica poziomu, taką brukowaną drogą. Tak więc cieszę się, że przyszłam tu na nogach, a niedźwiedź z Belą szaleją gdzieś tam na trawie. No to okej, znalazłam. Proszę bardzo. Margianis House Museum. O, nie mogłam trafić lepiej. Bo ja nie wzięłam żadnej wody ze sobą, bo już nie mam rąk, bo tu muszę trzymać ten telefon. Grandfather, your grandmother? Yes. Grandfather's father live here. Your grandfather's father. Who is Margianis? Margiani, I'm Margiani. Prawie w każdym miejscu, jak się troszkę połazi po zamkamarkach, to można naprawdę fajne rzeczy znaleźć. I tutaj bestia też takie fajne perełki są. Tam ładne taka renowacja, bo to nie wygląda na zupełnie stary budynek, a szczególnie ta część po lewej stronie. Ani to po prawej tak naprawdę nie wygląda na stare, tylko nowe, zrobione jak stare. Super. Lubię, jeżeli ktoś stara się dopasować po prostu do reszty tego stylu, prawda, który tutaj mamy w danym miejscu. To bardzo fajnie wygląda. Thank you.
No więc szybko. Ten kanion Marwili generalnie polecamy. Jest bardzo ładny, ale jest mały kawałek. Znaczy sam kanion robi wrażenie, jest dość głęboki. I bardzo dobrze, że są zrobione te kładki, bo tak faktycznie nie byłoby wejścia i nie można by było nic zobaczyć. Kosztuje 17,5 lari. Niektórzy uważają, że to jest bardzo wygórowana cena, jak za taką atrakcję. I fajnie przyjechać tutaj w słoneczny dzień, ale nawet w słoneczny dzień tam głęboko nie dochodzi słońce, więc nie jest to miejsce, w którym łatwo jest zrobić dobre zdjęcie. Ale na pewno warto zobaczyć, przyjechać. Fajne miejsce klimatyczne, niestety bardzo skomercjalizowane. Dużo turystów, a pewnie też z tego względu, że znajduje się tak blisko Kutaisi, gdzie tak dużo turystów przyjeżdża, tak więc dostępność tego miejsca stanowi na pewno o popularności. Prognoza pogody zapowiadała kilka dni deszczu i zastanawialiśmy się, gdzie to przeczekać i znaleźliśmy idealne miejsce pod mostem przy niedużej rzece. Stanęliśmy na wzniesieniu z dużym zapasem, jakby przybrało wody w rzece i wydawało się, że jest to miejsce idealne. Do czasu. Deszcz padał i padał, wody powoli przybywało, aż pewnej nocy wody przybrało tak dużo, że musieliśmy się ewakuować. Po kilku próbach wiadomo było, że nie wyjedziemy. Nie było innego wyjścia, tylko zrzucić z samochodu co się da i mieć nadzieję, że to pomoże.
przyjemnością, ogromną przyjemnością mogę potwierdzić mit o gościnności Gruzinów. Tutaj jesteśmy trzeci dzień, teraz wreszcie się wypogodziło i przestało padać i jutro chcemy jechać dalej. I dwa dni temu, jak byliśmy tutaj pierwszy dzień, to tam z tamtego domu, tam, pan wziął nas do ogródka, żebyśmy pozbierali sobie pomidory i paprykę. Natomiast wczoraj z tego ogródka tu, za mną, tam przyszedł pan i przyniósł nam całą torbę orzechów laskowych i trochę jabłek. A wieczorem zatrzymała się pani z domu, który się znajduje tam, w tamtym miejscu. I ta pani nas zaprosiła do siebie wieczorem i powiedziała koniecznie, żebyśmy przyszli i sobie porozmawiamy. No to żeśmy poszli, pani trochę mówi po angielsku, to sobie myślimy, już damy radę. I faktycznie było bardzo sympatycznie wieczorem. Pomidory. O, pomidory, super, dziękuję. Sol nada, spasiba. Sol jest? Jest sol, tak. Sol. Jest. Dać soli, dobrze, już daję panu soli. A już dam panu soli. Okej. No. I dostałam pomidorka znowu. No właśnie. Tak tutaj jest. I to powiedziawszy, pan przyniósł kolejnego pomidora, takiego giganta. Słuchajcie, fantastycznie. Więc wracając do tej gościny u pani, wczoraj gadu i żeśmy rozmawiali na tym o naszym podróżowaniu, co mamy w samochodzie, czego nie mamy. No i jedna rzecz, której nie mamy, to pralka. A pani na to, no proszę, stoi pralka, pieszcie. No więc my dzisiaj rano żeśmy się tam wbili na to pranie. I ja pomyślałam, że zrobię im, chociaż coś od nas damy, prawda, to przygotowałam racuchy. Bardzo się cieszyli. Pani nie bardzo lubi być nagrywana, więc no to wiecie, trzeba uszanować, ale musicie mi uwierzyć na słowo. I wiecie, to nie wszystko, bo nie wypuściła nas pustymi rękami. Dostaliśmy wszystko, co tam się dało po prostu pozbierać, i pomidorki, i kukurydzę, i fasolkę, i ich własny ser. A przy okazji właśnie ten ser, słuchajcie, no to właśnie jest ten ser, który do tego kaczapuri, do tych wszystkich innych ich placków oni używają. I to jest takie pomiędzy naszym twarogiem a serem żółtym. To już nie jest twaróg, on już tam sfermentował, ma te dziury, ale to jeszcze nie jest taki właśnie ser żółty, który leżakował. I tak jakby mystery solved, tak, rozwiązało się to, ta zagadka, bo żeśmy się ciągle zastanawiali, co to za ser jest w tym kaczapuri i tych wszystkich innych plackach. I muszę wam powiedzieć, że ten ser tak na surowo bardzo mi smakuje. Naprawdę jest fajny w smaku, ale jakoś jak on już jest zapieczony, to jakoś dla nas trochę jest to za ciężkie z tym chlebem, z tym ciastem. To powoduje, że po prostu bolą nas brzuchy potem, a więc nie bardzo możemy jeść. Mario ma lęk wysokości, gdy zobaczył tą kładeczkę i sposób, w jaki to jest zamontowane tu na tych linach. No i się teraz zastanawia, czy idzie. I co, idziesz? Nie wiesz. Jak pies nie idzie, to ja też nie idę. Jak pies nie idzie, to ty też nie idziesz. Idziesz? No tu raczej ona nie jest w stanie przejść. Trzeba ją nosić. Ja tu tam lubię takie atrakcje. Dobra,
trzymaj ją, bo ja sobie wejdę tam kawałek. Boisz się? Wyjebane mam. Nie możesz mówić takich rzeczy tu, bo ja nie mogę potem tego puszczać. No to wszystko jest tak stabilne jak moje życie od roku. Oj tam, oj tam. Ela. No to powiem tak, że faktycznie jak ktoś ma lęk wysokości, to może się tutaj nie czuć za bezpiecznie. Kładka jest bardzo dobrze zrobiona, troszeczkę jak jest więcej osób, to tak czuć drgania, ale generalnie nie jest źle. Ale powiem Wam, że jak się tak spojrzy tam w dół, to nawet mi się kręci w głowie. I tutaj na końcu jest taka platforma. Niedźwiedź zarzekał się, że tam na pewno nie wchodzi i poszedł pierwszy. No weź mnie, nie strasz! Ja tu sobie filmy robię. Pani się pieskiem zachwyca naszym. No i co? I dałeś radę? No, on odfalony, mate. Ale jednak super. Jeśli jeszcze tu jesteście, to Śnieżka będzie dumna. Dajcie łapkę w górę, niech się baba cieszy.